Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, bardzo zadowolony, można powiedzieć zdumiony, rozentuzjazmowany, jak dobrze i szybko wam to wszystko szło dzisiaj. No mamy na rozgrzewkę, były zadania o numerze mieszkania. No i pani Jola tak zakodowała, zaszyfrowała numer swojego mieszkania, mianowicie to jest dwucyfrowa liczba parzysta, suma cyfr jest równa liczbie dni w tygodniu. No i to możemy łatwo rozwiązać, no bo jakie są te liczby? Liczba dni w tygodniu to 7, tak? Wszyscy pamiętamy. No to jakie są możliwości? No możliwości są takie: 0,7, 1,6, 2,5, 3,4. No i dalej to się powtarzają te cyfry, tak? No, bo dalej byłoby 4,3, 5,2 i tak dalej. Numer jest liczbą. I jakie cyfry możemy z tego ułożyć? No, z tej pary możemy utworzyć liczbę 70. Z tej pary możemy 16 albo 61, no ale numer jest liczbą parzystą, tak? Z tej pary możemy utworzyć 52. A z tej pary możemy utworzyć 43 albo 34, no ale numer jest liczbą parzystą. No i teraz jakie są kolejne warunki? No kolejny warunek jest taki, że to musi być liczba większa niż liczba dni w lutym. Luty ma 28 dni typowo, przestępny ma dni 29, więc, przepraszam, więc, no tak, powiedzmy sobie, że tak, 16 to będzie za mało, tak? Pozostałe są większe od 29. No i teraz pytanie, mamy jeszcze jeden warunek, cyfra dziesiątek tego numeru jest mniejsza od cyfry jedności. No to nam eliminuje nam 70. I eliminuje nam 52. I zostaje tylko 34. No i 34 to jest rzeczywiście odpowiedź na nasze pytanie. Więc zadanie mamy rozwiązane. A teraz kolejne. No, tak zwane wieści z Kurnika, tak się zresztą ten film będzie nazywał. Kura Matylda. Kura Matylda trzyma w tajemnicy, jakoś nie chwali się specjalnie liczbą jajek, którą zniosła w tym miesiącu, no ale donoszą nam z Kurnika, że zniosła od 10 do 70 jajek. No i zauważyła, że gdy chciała umieścić te jajka w pudełkach po 2, to zostało jej jedno jajko. To znaczy, że ta kura Matylda zniosła nieparzystą liczbę jajek, prawda? No bo reszta z dzielenia przez 2 była równa 1. No a ostatni warunek, gdy umieściła jajka po 15 w pudełku, to wszystkie jajka zmieściły się w pudełkach bez reszty, no oznacza, że ta liczba jajek dzieli się przez 5. Tak? No to jakie mamy liczby, które są nieparzyste i dzielą się przez 5? Od 10 do 70. No, 10 to nie może być, bo to jest liczba parzysta, no ale może to być liczba 15, następna będzie 25, następna 35, następna 45, następna 55 i następna 65. No dobrze, gdy chciała umieścić te jajka po 3 w pudełku, zostały jej 2 jajka, to znaczy ta liczba się nie dzieli przez 3. No to możemy tu od razu wyeliminować dwa przykłady, dwie liczby, które się przez 3 dzielą, tak? 15 się dzieli przez 3. No i co jeszcze dzieli się przez 3? 45 dzieli się przez 3, tak? Więc to na pewno nie jest 15 ani 45. Gdy spróbowała umieścić jajka po 4 w pudełku, zostały jej 3 jajka. No,
To tak, 25 to jest. 25 to jest. Zobaczmy, ile to jest. 25. Ach, zmienił się kolor. Nie chcemy, tak? Zmienimy kolor z powrotem na czarny. No, 25 to jest 3 razy 8 plus 2, tak? Czyli 8 razy 3 plus 2, więc plus 1, bo 3 razy 8 to jest 24, tak? Więc to na pewno nie jest 25, bo powinny zostać dwa jajka, tak? Dobrze. No, 35. Jak podzielimy to przez 3, to ile będzie? 33 dzieli się przez 3, to jest 11 razy 3 plus 2, to by się zgadzało. No to sprawdźmy jeszcze, co z tym dzieleniem przez 4. 32 to jest 8 razy 4. No i 32 plus 3 równa się 35. No to wygląda na prawidłowe rozwiązanie. No ale jeszcze na wszelki wypadek sprawdźmy 55. 55, jaka liczba się dzieli przez 3? 54 dzieli się przez 3, tak? To jest 54, 18 razy, tak? 30 i 3 razy 8, 24, tak? 18 razy 3 to jest 54 plus 1, więc to na pewno nie jest 55, bo przypominam, że przy próbie rozłożenia tych jajek w pudełkach po 3 to zostały dwa jajka. No i 65, jak to jest? Co tu się dzieli przez 3? 20, 60 się dzieli przez 3, to 63 się będzie dzieliło przez 3. A no tu akurat 65, to tak, 63 podzielić przez 3 to jest 21 razy 3. Tak, dodać 2, no to by się zgadzało, no ale teraz musimy sprawdzić, jak to jest przez 4 z dzieleniem. 60 to jest 4 razy 15, tak? 40, 20 plus 20, czyli jeszcze jedną czwórkę możemy tu dopisać, to jest 16 razy 4 plus 1. No, w związku z tym, wprawdzie warunek podziału jajek na 3, na pudełka po 3, to by nawet nam pasował, ale już na pudełka po 4 nie. No, w związku z tym to nie może być prawidłowa odpowiedź, a zatem jedyna prawidłowa odpowiedź to jest taka, że nasza Matylda zniosła jajek 35. No i podobnie rozumując, możemy sobie dać radę z jajkami Moniki, bo to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo liczymy na większych liczbach i podzielność przez 7 no nie jest taka prosta, można powiedzieć, jak podzielność przez 5. No ale zwróćmy uwagę, że powtarza się to samo, no to musi być liczba nieparzysta, tak? Więc jak zaczniemy rozważać, jakie są nieparzyste liczby podzielne przez 7 od 70 do 170, no to pierwsza będzie 77, tak? Następna będzie 84, ale to jest liczba parzysta podzielna przez 7, więc kolejna to będzie 91. Następna będzie 98 podzielna przez 7, ale to jest liczba parzysta, więc kolejna będzie 105. No i potem tak jakbyśmy 105 plus 7 to jest 112, ale to jest parzysta liczba, więc kolejna będzie 119 plus 7, 126 to jest liczba parzysta, więc plus 7 to jest 133. 140 to jest liczba parzysta, więc kolejna nieparzysta to będzie 147, 154. To liczba parzysta, więc kolejna będzie 161. Tak? No i
Jeszcze jedna to będzie 168, no ale to już jest liczba parzysta. Tak, możemy na wszelki wypadek sprawdzić, czyśmy się nie pomylili, czy one wszystkie dzielą się przez 7. Sprawdzimy. 161 podzielić przez 7 to jest 23, dobrze. 147 podzielić przez 7 to jest 21. 133 podzielić przez 7 podzielić przez 7 to jest 19. 119 podzielić przez 7 to jest 17, no a pozostałe wyniki to raczej już jesteśmy pewni. To możemy teraz to spróbować usunąć sobie, ten kalkulator. Zobaczmy, czy da się go usunąć, czy też nie bardzo. Hop. Albo przynajmniej przenieść gdzieś tutaj na bok, co? Tak, żeby nam nie przeszkadzał. O, świetnie. No to teraz, co możemy zrobić? No możemy wyeliminować te liczby, które dzielą się przez 3, dlatego że przy podziale na pudełka po 3 zostały dwa jajka, czyli ta liczba nie dzieli się przez 3. No to mamy tu dwie liczby, które się dzielą przez 3. Tak jak patrzę, na pewno 105 się dzieli przez 3, bo suma cyfr 105 dzieli się przez, to jest 6, czyli dzieli się przez 3. No i co jeszcze się może dzielić przez 3? 5 i 7 to jest 12, też się dzieli przez 3, więc to na pewno nie jest, nie było 147 jajek, tak? No i teraz co musimy jeszcze z tym zrobić? No może popatrzmy na podzielność przez 5. No jeżeli po 5 w pudełku powinny zostać 4 jajka, więc to nie może być 133, bo tu by zostały 3 jajka. Nie może być 91, bo tu by zostało jedno jajko. Nie może być 77, bo tu to jest 75 plus 2, tak? Więc to by zostałyby tutaj 2 jajka. No i z tego samego powodu nie może być 161, bo tu by zostało jedno jajko, tak? Więc kandydatem jest rzeczywiście 119. No i zobaczmy, jak to wygląda, tak? 119 to jest tak, jeżeli byśmy dzielili to przez 2, to jest oczywiście liczba nieparzysta, więc daje reszty 1. Gdybyśmy dzielili przez 3, tak? Jaka liczba najmniejsza dzieli się przez 3? 1 plus 1 plus 9 to jest 11, czyli o 2 się trzeba zmniejszyć. 117, tak? To jest 117, które się dzieli przez 3 plus 2. To by się zgadzało, bo to jest reszta 2. 117 dzieli się przez 3, dlatego że 1 plus 1 plus 7 to jest 9, tak? Czyli dzieli się przez 3. Dobrze, teraz po 4 jajka w pudełku. No, 16 dzieli się przez 4. Cecha podzielności przez 4 mówi nam, że liczba dzieli się przez 4, jeśli to, co mamy na ostatnich dwóch miejscach, dzieli się przez 4. Czyli tu byłoby 119, to jest 116 plus 3. 116 dzieli się przez 4, a więc reszta jest 3. Po 5 w pudełku, 5 to jest 119, to jest 115 plus 4. No i w końcu co z tą szóstką? No 120 dzieli się przez 6, jeśli od 120 odejmujemy 6, to też dostaniemy liczbę podzielną przez 6, czyli to będzie 114 plus 5, tak? Czyli wszystkie warunki zostały spełnione, no a zatem tą liczbą, o której nam chodzi,
liczba jajek zniesionych w zeszłym miesiącu przez Monikę, siostrę kury Matyldy, wynosi 119 i na tym kończymy nasze wiadomości z kurnika.